Dobra, tak więc zaczynamy. Oto najlepszy i jeden z najnowocześniejszych systemów Microsoftu, czyli Windows 7. O ja. Największą rewolucją jest naprawa różnych błędów z poprzednika, czyli Vista, oraz nowy pasek Start i menu Start. Takie lepsze? Jeszcze z efektem szkła. A. Wybaczcie mi, że nie ma, że nie było żadnych let's play, ale po prostu nadal nie mamy zakupionego Axiona, więc póki co korzystamy tutaj z HyperGB. Tak więc kończyć gadanie i zaraz zaczynamy. A to nowa gierka, ta rzecz, którą tutaj pokazuję, jest to obiekt. A ta ikonka to jest ETS-2. Premiera będzie dopiero w... Jak przypuszczę... 26 czerwiec oraz gdzieś tak w drugiej połowie lipca. Dobra. Zobaczcie mi, że... Oto same Explorator Windows. A tutaj małe informacje. Już wiemy dlaczego, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tu różne rzeczy, do wyboru to kolory. Więc na początek pokażę coś nowego. Fajnie, nowa wersja. Dorzucili tą przyznaną interwejs wstążki. Najpierw Office 2007, potem Byte od Windows 7, ale... A teraz Explorator Windows od 8. Co my tutaj mamy jeszcze? To jest porobierek. Zapomniałem wam coś pokazać. Ustawienia kontroli rodzicielskiej. Ale pokażę przykładowo. Tak na... O-o. Pary, mamy... Windows Live. Musiałbym jeszcze zalogować się do konta Microsoftu. Nie ma hasła. Świetnie, musiałbym się zalogować, żeby to ustawić.
Pierdol. Nieważne. Do czego służy kontrola rodzicielska? Do ratowników. Mam co inny plan. Najpierw zobaczmy. Stara. Wielkie. Dobra. Szkoda czasu. Tak jest. Coś tam musimy znaleźć, tylko co? O. A, zapomniałem o tych kaczetach. Niestety nie ma paska, więc potrzeba albo przeszukać, albo nie wiem, zobaczymy, co my tutaj mamy. Udało się Media Center. Jakieś parę minut marnuję na to. Co ja wtedy będę jeszcze zobaczyć? Udało się ubrać Media Player. Nie no, wybaczcie, że nie mogę ustawić, ale po prostu konto Windows Live mi nie pozwala. O, Windows Activity Maker. Oraz to, co nie zdążyłem wam pokazać w poprzednim odcinku. Windows Movie Maker. Tak wygląda nowy wygląd Movie Makera, ale to jest, ale wymaga konta Windows Live. A, jeszcze zobaczmy wprowadzenie. Przejdź do trybu online, personalizuj Windows 7. No. Oto nowe kompozycje pulpitu. Tak wygląda świeżo zainstalowana siódemka. Więc chciałbym... Przepraszam. Wrócić do swoich. Tak jak widzicie, jestem z Wrocławia. Też kochamy swoją komunikację. Dobra. Chciałbym coś tam zobaczyć i kończymy, nie? Tylko co? Tylko co? Póki co nic. Ale zobaczmy nowego... Interneta Explorera. Co to? IS 11? Pytaj mnie później. Nie, dziękuję. 11 wersja. Nie chcę je, wolę. Najszybszą przeglądarkę, czyli Google Chrome. Chciałbym jeszcze swój kanał sobie pochwalić. Będę mógł przycisk przycisk, tak, przycisk.
znajdźmy ten moment z Internetem Explorera. No proszę, tutaj kontrola rozdzielcza. O, wilko jest. Jest. Ale szkoda marnować czas. Zapomniałam adnotację, no kurczę no. Tak ostatnio dać co ja rzuciłem? Półtora tygodnia temu. Dobra, tak więc zobaczmy. Dobra, nieważne. Tak więc kończymy odcinek z poświęconym systemem Windows 7. Tak więc oceny. Nowoczesny, zmniejszono wymagania sprzętowe oraz naprawiono wszystkie błędy z Vista. Wady brak. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie w ciągu 3 dni. Który będzie odcinek poświęcony z Windows 8X. Dlaczego X? Ponieważ mamy dwa systemy do wyboru. Albo 8.1, albo 8.0. Tak więc do zobaczenia, subować, lajkować, na Facebooka zapraszam. Tak więc to co... w kolejnych odcinkach historii Windows oraz w Let's Playach.